Siema, z tej strony Amek. Dzisiaj będzie film na temat zapowiedzi sezonu 9. Przeglądamy sobie newsy, obejrzymy trailer, mniej więcej zapowiemy, co może być w sezonie 9 i mniej więcej poopowiadamy sobie. Zapraszam do oglądania. Na starcie sobie zaczniemy od gameplayu, zobaczymy, co mniej więcej dodali i no, mniej więcej przeanalizujemy, co w nim jest. No to dobrze. Mogliśmy zauważyć parę ciekawych zmian. Na przykład to, że były dwa smoki, które sobie latały, jeszcze trochę, i atakowały. Może być tak, że okaże się, że te smoki będą jakoś powiązane. Że na przykład, nie wiem, jakiś wybuch bogolu będzie, albo będą do kupienia w sklepie. Nie dziwiłbym się. To dosyć spoko to wygląda. Widzimy już nowy samochód. Jak widzimy, możemy zauważyć, to będzie sezon odnośnie wody, znaczy jak i lodu i lawy. I tak naprawdę te żywioły jakby ze sobą walczą. Możemy tutaj przyuważyć jakby decale do tych różnych, zamrożeń. Widzę. Ale no tak, o, tutaj widzimy nową mapę, która jest ciemna. Nie podoba mi się, w sensie, dobra, wyglądowo jest spoko, ale posysa i to tak fest. O. Tak się właśnie stanie, jak ktoś zarzuci żartem w Rocket League'u, może zamrozi was. Ciekawe. A tutaj freestyler. Taki freestyler, że magmą zasadził. W sumie dwa spoko jakby wybuchy po golu. Mi się w miarę podobają, tak szczerze. Hitboxów dalej nie naprawili. No już jesteśmy na stronie, widzieliśmy trailer, trailer w miarę spoko. Ogólnie to mamy tutaj Rocket Passa, tutaj mamy to, zaraz to obczejmy. Tak się mniej więcej, wygląda strona główna Rocketa. Więc tutaj w sumie się za dużo nie zmieniło, oprócz tego, że dali ten event tutaj. Jesteśmy już tam, jeszcze nie na Rocket Passie, tylko jesteśmy na podsumowaniu mniej więcej tutaj, mniej więcej jakie zmiany. No to jest napisane, że będzie Fire and Ice, że tego. W tym. Że temat będzie o Fire and Ice i będzie Emperor Car. Z tego co wiem, to podobno ma być hitbox do. Jakiego do minusa? Breakouta, więc w spoko w miarę. Nie będę tego całego czytać, bo jestem kaleką z Anglika, więc tylko popsuję dzień. O, tak mniej więcej wygląda mapa. Co nie jest zła, ale ciemna pewnie będzie. No, tutaj jest tego, dalej to samo mniej więcej. I że jakiś tutaj wybuch widzimy po golu. I tak. Możliwe, że to będzie. Jak to jest wybuch po golu, to może to będą takie wybuchy pod koniec sezonu, że z nagród. Za nagrody sezonowe. Albo za rewardy to takie turniejowe. Samochód 2 na 10, jeszcze te koła. XD. Taki pewnie będzie wybuch, ciekawy, spoko w miarę.
O ten malowanie może być spoko. Co ma ten Octane? Koła bleble. Koła tak samo. I jedną rzecz, którą uważno przyważyłem, to jest to, że Neon Fields, czyli ta mapa taka, zaraz wam pokażę. Ta mapa, to jest o te Neon Fieldsy, niestety, ale powróci do gry. Z gorętszymi hitami. Super, co nie? Teraz sobie przejdziemy do Rocket Passa. I co? Tutaj jakiś tego, o, jakaś przecena jest. A, to nieważne, to jest Scarnet. O, tak wygląda samochód. I itemy, czy jakaś magma będzie. Aha, fajne koła, ciekawe, super. O, czaszka 2 na 10, bo i tak tego nikt nie używa. Standard boost chyba, nie wiem. Gówno malowanie. Koła też gówno. Jakaś sikiera, super. Malowanie 2 na 10 nie jest takie chyba złe. Koła wyjebało skalę gówna. Ślad tak samo. Oczywiście każdy będzie miał inne zdanie na temat tych malowań. Ale co? Ja mam takie zdanie i no. No jestem osobą, która woli mieć takie proste felgi i takie tam. A tutaj to ciężko zobaczyć. Tutaj już widzimy, że będzie wybuch po golu od 30 do 40. Ten, co był tam z tymi samochodami pod koniec filmu. Co? Takie 2 na 10. Okej, to malowanie jest fajne. Te coś to gówno. Koła mi się w miarę podobają, ale używać ich nie będę. Ale malowanie ładne jest. Bardzo ładne mi się podoba. Ombra do tego samochodu wygląda tragicznie, tak szczerze. Jak ombrę się nie da zniszczyć, to do tego samochodu z tej perspektywy wygląda tragicznie. Ten, wiem jak chłopie, latający. Nie no, żartuję, to jest księżyc, ale o tutaj. Ej, to jest ładne. Chyba brzydkie, ale malowanie ładne, to też może być w sumie ładne, gdyby ten księżyc mógł mieć różne kolory. O, tutaj widzimy już Fire and Ice. Oho, ciekawe w sumie, co z tym może chodzić, że w tym samym momencie odblokowujemy dwa. Patrzcie, mamy tutaj magmę. Mamy też tutaj wybuch ten po golu, ten ognisty. Jakieś koło ogniste. Tutaj mamy jest malowanie. I ten Frozen. Ciekawe w sumie. O, darmowe itemy. Coś takiego będziecie mogli chyba odblokować, ale to chyba. No co? No jeszcze tutaj widzimy takie mniej więcej tego. Tutaj jest takie. O, skarab ognisty, super. Spalił się chłopak. Jak rowerowi homoseksualiści. Mam nadzieję, że film się wam spodobał. Możecie napisać, jak wam się podoba ten sezon. A ja już lecę. Dziękuję wam za oglądanie. No way.